w gronie 16 najlepszych zespołów na starym kontynencie, ale także walka, kto wie, czy nie o egzystencję obu klubów. Bo przecież nie ukrywamy tego i wszyscy o tym doskonale wiedzą, że jest to walka o wielkie pieniądze. Za moment składy obu zespołów. Rozpoczniemy od zespołu gości, mistrza Chorwacji, dwukrotnego mistrza tego kraju, jednokrotnego zdobywcy Pucharu Chorwacji, zespołu Hajduka Split. W bramce Gabrić, z numerem drugim Butorowicz, trójką Prażynica, to Słowak, z numerem czwartym Hibicz, z numerem piątym Stimac, z numerem szóstym kapitan Andrzej Jasewicz, z numerem siódmym Wójca, z numerem jedenastym grać będzie Mestrowicz, zmiana numerów w ostatniej chwili, za to przepraszamy, z numerem dziewiątym Mornar, z numerem dziesiątym Asanowicz i z numerem ósmym grać będzie Rapajcz. Trenerem zespołu od 16 miesięcy jest były bramkarz reprezentacji Jugosławii, gracz Hajduka i angielskiego Southampton, Iwan Katalinić. Mimo letniej kanikuły, drogich biletów, sporo widzów, około 10 tysięcy i gospodarze. Robakiewicz z jedynką, z dwójką nowy nabytek Mosur, z trójką Ratajczyk, z numerem czwartym Juliusz Kruszarkin, z numerem piątym Jóźwiak, z numerem szóstym Jałocha, z numerem siódmym kapitan, malutki, ale wielki duchem i sercem Leszek Pisz, z numerem ósmym Radosław Michalski, na którego potwierdzenie umiejętności czeka Paweł Janas, z dziewiątką Podbrożny, który zna smak walki w Lidze Mistrzów i z numerem dziesiątym Kowalczyk oraz z jedenastką Wędzyński. Trenerem Paweł Janas, znakomity szkoleniowiec, który osiągnął z Legią to, co wielu poprzednikom się nie udawało. I oto na Państwa ekranach zespół rywala, drużyna Hajduka Split, która grać będzie w swoich barwach biało-niebieskich. Losowanie trudne. Rywal bez wątpienia, który ma tradycję, który w zeszłym roku odpadł wprawdzie w pierwszej rundzie Pucharu Zdobywców Pucharów, ale pokonał u siebie słynny Ajax Amsterdam. Andrzej, jak sądzisz, jaki może to być mecz? To trójka sędziów z głównym Austriakiem Gerhardem Graberem. No ja sądzę, że Legia staje przed bardzo dużym wyzwaniem. Sytuacja jest prawie praktycznie podobna. Rozpad Jugosławii, długotrwała wojna. Chorwaci, które grają o życie, podobnie jak Legia, wycofanie wielkich nakładów finansowych, a przede wszystkim gra dla obydwu o sławę i egzystencję, bo to się z sobą równo wiąże, to znakomite kontrakty. Legia będzie musiała tu udowodnić ostatnie dwa lata świetnej gry, jak się będzie sprawowała na rynku europejskim, na rynku międzynarodowym, bo sądzę, że Hajduk może być silniejszą drużyną niż po ewentualnym zwycięstwie nad Hajdukiem awans do tej grupy C, którą wylosowała. Pierwsze 25 minut to walka o uzyskanie inicjatywy na boisku, dyktowanie warunków gry. Kto będzie dłużej przy piłce, ten będzie miał oczywiście inicjatywę. Sądzę, że zawsze mówiliśmy, że Jugosławia, bo ja dalej będę może tak operował, jest to ta Brazylia Europy. Świetne wyszkolenie techniczne, ale bardzo łatwi do sprowokowania i niezbyt zdyscyplinowani taktycznie. Czy to się potwierdzi, trudno mi w tej chwili powiedzieć. Zespół zawsze wysokiej klasy. Wielkie talenty techniczne, pamiętamy nazwiska sprzed lat, chociażby Iwana Buliana, który jest dyrektorem sportowym, ale także Beary, Suriaka, czy braci Zlatko i Zorana Wujowiciów, którzy przecież grali w reprezentacji narodowej byłej Jugosławii. No a ci młodzi, bo jest sporo młodych graczy, jak między innymi Mornar 20-letni, czy też młody, bo 21-letni Rapajcz, no mieli się od kogo, proszę Państwa, uczyć. Ostatnią wielką gwiazdą był Alan Boksić, który pamiętamy grał w Olympique Marsylia, potem przeszedł do Lazio Rzym. Zresztą trener Paweł Janas, który oglądał grę Hajduka w Superpucharze, stwierdził, że naprawdę rywal wiele potrafi. Drużyna, która preferuje głównie kontratak, które myślę, że w pierwszych minutach, to co mówił Andrzej Strejlał, nastawi się na grę z kontry. No zobaczymy, jak zagra Legia, szczególnie w pierwszych minutach, czy uda się strzelić bramkę. Paweł Janas nie mógł skorzystać z dwóch graczy z podstawowego składu, niezwykle równo grającego, bardzo doświadczonego Mandziejewicza. Najlepszy sezon w karierze, potwierdzam, wspaniale grający zawodnik. I oczywiście Fedoruka. No ale muszą grać ci, których trener wystawił do gry. Obie jedenastki znamy i za chwilę główny arbiter Gerhard Barcher, Graber, przepraszam, Austriak wraz z Egonem Bejruterem i Daxewerem rozpoczną spotkanie rundy wstępnej. Doping, na niego liczą kibice Legia w zielonych strojach z białymi wypustkami, Hajduk na biało-niebieski. Kowalczyk. Kowalczyk. Spokojnie, gracze Hajduk. Mosur. Wędzyński. Wędzyński, wysokość pola karnego, ofiarna interwencja któregoś z obrońców, piłka nie opuszcza boiska. Ważne pierwsze minuty, bojowo nastawiona Legia, skoncentrowana na zgrupowaniu w Konstancinie. Piłkarze przeżywali
już przed meczem ten dzisiejszy występ. Poprzeczka wyżej zawieszona, mówiliśmy, co jest stawką meczu. Niedobrze wylosowali, nie mówię o rywalu, ale o tym, że pierwsze spotkanie grają u siebie. No i najważniejsze, o czym wiedzą piłkarze i trener Paweł Janas zapewniał. Nie stracić bramki, a zdobyć gole, by móc w miarę spokojnie pomyśleć o rewanżu za 2 tygodnie. Michalski, Ratajczyk. Lekpisz, Ruszankin, Ratajczyk, którego obserwujemy rozwój kariery, na którego potwierdzenie umiejętności liczą i trenerzy, i działacze, i kibice, a także koledzy z drużyny. Nerwowe pierwsze minuty, faul i żółta kartka dla Michalskiego. Tak, tu trzeba powiedzieć, że obydwa zespoły obserwowane, tu na obserwacji był wspaniały prawy obrońca reprezentacji Jugosławii Buljan, dzisiaj kierownik drużyny. Ostatni mecz obserwował trener Katalinić. Wzmocniony sztab szkoleniowy, przypomnę, kluczową rolę w procesie szkolenia odgrywa również Tomislav Iwić. Doświadczony trener o bardzo bogatym dorobku szkoleniowym, świetne wyniki. Oczywiście zadecyduje się wszystko na boisku. Paweł Janas z Lucjanem Bryczą obserwowali tylko jeden mecz. Ale oczywiście zadecyduje dyspozycja dnia aktualnego, a więc dyspozycja dnia dzisiejszego i rewanżu 24. Jakie trenerzy wyciągnęli wnioski, to będą starali się zawodnicy tutaj zademonstrować nam na boisku. Nowy nabytek Legii od tego sezonu, Piotr Mosur, przeszedł z Ruchu Chorzów, reprezentant drużyny młodzieżowej do lat 21 i Ratajczyk. Dość ścisłe krycie. Wzmocniona defensywa, 5 piłkarzy Hajduka, oczywiście obok Podbrożnego i Kowalczyka. 2 gracze z linii obrony, Kowalczyka pilnuje Wójca, który gra z numerem 7, natomiast Podbrożnego grający z numerem 4 Hibić. Asanowicz. Zgodnie z wymogami UEFA, stadion Legii przeszedł gruntowną modernizację. Plastikowe siedzenia, numerowane. Przynajmniej 60% musi być miejsc siedzących, by nie było zagrożenia. Kierownictwo przewiduje, że po awansie do Ligi Mistrzów będzie kolejny wkład finansowy na to, by można było doprowadzić stadion do renomy europejskiej. Mestrowicz. Rapajić, a obok niego Mosu. Ciekawe jest to, że piłkarze Hajduka mają w swoich szeregach na boisku tylko 2 zawodników poniżej 1,80 m. Średnia wzrostu grubo powyżej 1,80 m, co istotne będzie w pojedynkach główkowych na polu karnym. Tak. Jóźwiak do Jałochy. Jóźwiak. Zdołał Jóźwiak dośrodkować, tyle że dobrze ustawiony był Hibić. Rapajić. Kruszanki. Wszyscy piłkarze Hajduka na swojej połowie mają świadomość tego, że grają na boisku rywala, że pierwsze minuty będą należały do gospodarza. To jest nieodłączna atrybut tego, co żeście robili w zeszłym roku, bo Polska Telewizja transmitowała nam obydwie grupy, prawda, Pucharu Mistrzów. I tak w zasadzie gra dzisiaj cały świat w tych spotkaniach pucharowych, gdzie jest mecz i rewanż. Strzelić bramkę na boisku przeciwnika i zapewnić sobie zwycięstwo, prawda, w rewanżu. I tu Legia staje, już to widzimy, pierwszy raz przed bardzo trudnym zadaniem. Oni grają bardzo uważnie. Wbrew temu, co mówiłem, jak na razie to jest początek w sposób bardzo zdyscyplinowany. Faulowany Rapajić przez Mosura. I tutaj trzeba powiedzieć, że czeka ich bardzo trudne zadanie. Muszą grać szybciej, zdecydowanie piłką. Widać, że Paweł Janas dobrze ustawił, trzyma bardzo ładnie głębie pola Kruszanki. Nie wchodzi tym razem, prawda, w linię, bo to jest przy ich wyszkoleniu. Już bardzo dobra technika, jest śmierć po zagraniu sklepki. Stały fragment gry dla Hajduka. Za nami pierwsze minuty tego spotkania. Hajduk. Butorowicz. Ładne wejście ofensywne prawego obrońcy.
Nie, bardzo ładnie, bo Legia chciała założyć pułapkę offside'ową. Zaczęli skracać i bardzo ładnie wyjście w tempo. Około 7 minut pierwszej części pierwszego meczu rundy wstępnej pomiędzy Legią i Hajdukiem. Już teraz widać, jak uważnie dwóch ludzi kryje osamodzielonego Kowalczyka i czterech w drugiej linii zostało, w ogóle nie weszło w pole karne. A więc przede wszystkim asekuracja, żeby nie stracić w tym meczu bramki. Proszę zobaczyć. Mają... Bo państwo tego nie widzą na swoich ekranach, to co my widzimy szerokości tutaj. Obrazu. Tak. Pierwszy rzut rożny dla Hajduka. I no, za bardzo moment. Ładnie, ile Kruszanki. Drugi raz. Dobra, wejście, to co to zresztą mówiłeś. Oto właśnie na państwa ekranach Juliusz Kruszankin, gracz ŁKS-u. Zmiana ustawienia, wbiega zawodnik numerem czwartym. Jest to Hidicz. I tu nastąpiło ustawienie, więc uprzedkowy to wręcz zmiana. A to ławka przed momentem rezerwowa graczy Hajduka Split z ich trenerem Iwanem Katalinciem, który ma 43 lata, a asystuje mu doświadczony Tomislav Hidicz. Asanović, tym razem inaczej, krótko rozegrany rzut rożny, teraz dopiero dośrodkowanie i wykorzystanie przewagi wzrostu. Chociaż jeśli chodzi o Kruszankina, Ratajczyka, Michalskiego, którzy tutaj asekurują na polu karnym, przy tych stałych fragmentach, to bez wątpienia piłkarze Legii wzrostem na pewno nie ustępują. Na ten doping, o doping zwracał się do kibiców Wojciech Kowalczyk, liczą piłkarze Legii w trudnych momentach, nie tylko w tym pierwszym etapie tego spotkania. Na razie bardzo umiejętnie broni się Hajduk. Dobre przechwycenie przez Adrianisewicza. Mornar. Strzelec bramki w spotkaniu z Ajaxem dla drużyny Hajduka. Mecz rozgrywali w Lublianie ze względu na działania wojenne. Mają niezwykle wiernych, zagorzałych kibiców, których, jak mówił Iwan Katalinić, spodziewają się około 50 tysięcy na bardzo pięknym stadionie w Splicie. Zadanie mają proste. Tutaj nie przegrać, osiągnąć remis, najlepiej strzelić bramkę. No, zgoła odmienne oczekiwania i marzenia nas, kibiców, tutaj drużyny Legii. Prażenica, Słowak, który grał wsparcie, który od dwóch lat występuje w drużynie Hajduka. I tym razem faulował Mornar. Słusznie Leszek Pisz dopraszał się o żółtą kartkę, którą wcześniej ukarany został właśnie oglądany Michalski. Obok niego jest Hibicz i wygrany pojedynek przez Hibicza. Niepilnowany Adrianiasewicz, kapitan drużyny. Rapajić, młody, 21-letni napastnik. W pojedynku z Michalskim i trzeci rzut rożny dla Hajduka. Rezultat bezbramkowy, po raz trzeci stały fragment gry dla Hajduka. No dość zaskakująco rozegrany. Tak, i bardzo ładnie marszniało. Trzy razy i trzy razy zupełnie inaczej. Raz dośrodkowanie na pole karne, drugi raz krótko, a teraz strzał bezpośrednio na bramkę. No i widzą państwo Lucjana Brychczego i Pawła Janasa, którzy przeżywają, nie ma co zresztą się dziwić, to spotkanie. Pisz. Asanović,
jeden z bardziej doświadczonych, 29-letni, najbardziej doświadczonym jest bramkarz Gabrić, Asanović, Wędzyński obok niego i rzutem wolnym rozpocznie Legia. O właśnie, za to popchnięcie, rzut wolny, który już wykonali legioniści. Stimac. Mornar. Ma już na swoim występie Mornar grę w reprezentacji narodowej. Młody, zdolny, bramkostrzelny piłkarz, który imponuje warunkami fizycznymi, 1,88 m. Ratajczyk. Jałoch. Moszło. Wszyscy gracze Hajduka po stracie piłki wracają na swoją połowę. Stracił ją Michalski. Przy niej Meszrowicz, Mosur i Rapajić. Mimo młodego wieku spore doświadczenie, już umie się zastawić. Tak, nie może Legia uchwycić w ogóle rytmu gry, nie pozwalają na to zawodnicy Hajduka. Bardzo uważnie grają. No, wyciągnęli wnioski z meczu z Wartą, a także ze spotkania z Hutnikiem. 22 minuty z Wartą wystarczyły do efektownego, wysokiego zwycięstwa. I będziemy mieli kolejną żółtą kartkę, tym razem dla Butrowicza. Za czerwoną kartkę nie mógł skorzystać dzisiaj ze Szczęsnego trener Paweł Janas. To jeszcze pokłosie spotkania z Sampdorią, mimo że działacze Legii zwrócili się do UEFA, by karę anulować. Niestety UEFA nie wyraziła zgody, stąd rezerwowym bramkarzem jest dzisiaj Arkadiusz Onyszko. Ratajczyk na takie wejścia liczy trener Paweł Janas. No od razu groźnie na polu karnym Kowalczyk. No bardzo ładnie tam powalczyli. I Ratajczyk, i Kowalczyk, i Kędziury, że rzutem groźnym. Niestety. Tu na własnym stadionie szczególnie tak agresywna postawa w strefie obrony przeciwnika może mieć decydujące znaczenie. Leszek Pisz. I za moment ponownie z tego samego miejsca. Jednak widać, że stawka meczu jest olbrzymia, oba zespoły niezwykle skoncentrowane, uważne. Nikt tutaj nie chce popełnić błędu w pierwszych minutach. Ponownie Pisz. Teraz inaczej rozwiązany rzut rożny, Ratajczyk, pole karny, Kowalczyk. Świetna akcja, ale arbiter pokazywał boczny, dwóch zawodników Legii na pozycji spalonej. Oto powtórka tej akcji z innego ujęcia. I rzut wolny dla Legii. Kwadrans gry poza nami, bez bramek w Warszawie. Wędzyński. Pisz. Michalski, szansa Michalski! Na groźnie na polu karnym, nie wiem czy tam w powtórce nie był faulowany. Popatrzmy na spokojnie, ładne dośrodkowanie Leszka Pisza. Bardzo ładna akcja. Po oddaniu przez Wędzyńskiego. Świetne przyjęcie. Czysto było. No ale ważne, że Legia po tym takim początku ze sporym animuszem, kiedy inicjatywę przejęli piłkarze Hajduka, stworzyła dwie groźne sytuacje, nieco temperując zapędy gości.
Kowalczyk. Cały czas pod opieką Wójcia. Hajduk bez swojego etatowego kapitana przyjechał do Warszawy. W ulici, a to trener Iwan Katalinicz. Kowalczyk, szukający tam szansy. Przejął piłkę Kowalczyk, a i nie brakowało. Wspaniale. Trzecia bardzo ładna akcja drużyny Legii. Brawa dla Wojtka Kowalczyka za nieustępliwość, grę do samego końca. Popatrzmy na powtórkę tej akcji. Mimo asysty tutaj Wójcy zdołał przejąć piłkę. I naprawdę niewiele brakowało. Ułamek sekundy spóźnił się, ale świetna, wspaniała akcja Wojtka Kowalczyka. Ładnie tutaj ograł Gabricie, doświadczonego bramkarza drużyny Hajduka, który został ściągnięty, gdy zdobyli tytuł mistrza i wiadomo było, że występować będą w Lidze Mistrzów z PAOK-u Saloniki. Te posiłki to również Stimac, który powrócił z Kadyksu, a także Adrian Jasewicz, który grał w Monako i w Celcie Bigo, i Asanowicz, który występował w Montpellier. No i należy się spodziewać, że jeszcze wzmocni ich środkowy obrońca Wulić, który nie podpisał kontraktu z Barceloną, 32-letni, bardzo dobry zawodnik, doświadczony. To on jest kapitanem, znaczy tylko kapitanem, ale dyrygentem całej drużyny. Na tych kasetach, które przywiózł tutaj Paweł Janas, wszystkie niemal akcje zaczynały się od Wulicza. Ale teraz Leszek Pisz, kolejna ładna akcja drużyny Legii. Pisz z daleka tam na pole karne. Nieporozumienie spod Brożny i z Kowalczyki. Tak, ułamek sekundy wcześniej, gdyby Lesio podał na wolne pole, bardzo dobrze to pomyślał. To byłaby to chyba wyważona sytuacja, bo tam dobrze był ustawiony Wojtek. No troszkę wcześniej, bo jednak jest to offside. Ale czyhanie przez jednych i przez drugich na to, by ktoś tutaj popełnił błąd. No z punktu widzenia Hajduka jest to słuszne, bo każda minuta przy wyniku 0-0 ich przybliża, mając atut z kolei również własnego boiska. A wiemy, jaka jest historia spotkań, że jednak to boisko własne przysparza, a jak sam mówisz, 50 tysięcy ludzi będzie dopingowało. A widać, że jest to zespół dobrze ustawiony, dobrze zorganizowany. Legia coraz lepiej grająca, byleby dokładniej. I Hajduk. Przejście Asanowicza. Dobrze Ratajczyk. Ambitnie. No i powinna być teraz żółta karta. Tak jest. Trzecia żółta kartka. Druga dla w tym spotkaniu, a druga dla gracza Hajduka. Tak, bardzo ładne, dynamiczne przejście Ratajczyka i ratował się faulem. Co tu jest pocieszające, że jednak Legia 3 bardzo ładne akcje, w tym dwie akcje bramkowe przeprowadziła przy tak skoncentrowanej, zmacowanej obronie Hajduka. Natomiast w rewanżu będzie odwrotnie. Sędzia austriacki Graber wpisał do swojego notatnika nazwisko Mestrowicza, który faulował Ratajczyk. Mestrowicz i Butorowicz ukarani żółtymi kartkami w zespole Hajduka, Michalski w zespole Legii. Mosłow. Uciekła piłka Józefowi. Białocha, Józiak. Od rzutu z autu rozpocznie Legia. I pozostali partnerzy Leszka Pisza w drugiej linii będą również musieli wziąć grę na siebie, bo sam Leszek będzie miał bardzo utrudnione zadanie. Zresztą widać, on znowu się wycofuje do tyłu, odbiera piłki obrońcom. Szuka miejsca. Jest. Szuka sobie miejsca, bo tam jest bardzo ścisłe dokrycie. A oni będą musieli go wspomóc, bo może być to za mało. Sam Leszek Pisz jako główny dyspozytor drużyny. Legia walczy o występy w grupie C Ligi Mistrzów, gdzie w komfortowej sytuacji są mistrzowie Portugalii, mistrzowie Belgii, czyli Perfika i Anderlecht, ale teraz szansa. Wędzyński na polu karnym jest podbrożny. Obok Wędzyńskiego jest Mestrowicz, Ratajczyk. Out. Leszek Pisz z Jałochą w wymianie piłek.
Jarzenica, Rapajić, Rapajić, i ważne, pierwszy kontakt z piłką Zbigniewa Robakiewicza. Do tej pory nie miał okazji do interwencji, mimo tych trzech rzutów rożnych drużyny Hajduk. Michalski. Podbrożny. Mosur. Nikomką akcji z lewej strony. Wójca. Hajduk, który lubi takie wypady. To Mornar. Bramkostrzelny Mornar na pole karne. No i teraz, proszę Państwa, gol. Nieupilnowany przez Mosura Rapajicia zdobywa bramkę. 20 minuta pierwszej części spotkania. Błąd obrony, proszę bardzo, popatrzmy. Niepilnowany zupełnie Rapajić. Tu jest błąd ustawienia. Tam przede wszystkim Julek Kruszankin musiał bardzo zdecydowanie zareagować, kiedy mijał go Molnar i nie miał prawa dopuścić do dośrodkowania. Oczywiście mi to się łatwo mówi ze stanowiska komentatorskiego, ale była tylko akcja dwójkowa, która zakończyła się no jednak nieszczęściem, bo utratą bramki. No w trudnej sytuacji Legia, w trudnej, bo przecież rewanż za dwa tygodnie na boisku rywala i w dodatku rywale prowadzą tutaj 1-0. Łatwiej się będzie grać Hajdukowi z zapasem jednej bramki. W zasadzie dwóch, bo ta bramka się liczy podwójnie. Istotne jest, tak, by strzelić, to podkreślali trenerzy. Tak. By nie stracić, a z kolei Iwan Katalinić zapewniał, by zrobią wszystko, by strzelić gola. Te fajerwerki to radość kibiców Chorwacji, którzy zajmują tutaj miejsce za bramką Robakiewicz. Tak to jest. Trzy dobre, dogodne, niewykorzystane sytuacje. Brakowało kilku centymetrów, by zdobyć, objąć prowadzenie w tym meczu. Tymczasem poza boiskiem jest Rapajić. Dopraszają się offside sędzia pokazuje, Chorwacy. Nie reaguje główny, a był wyraźnie, uznał to za pozycję bierną, tak zwany bierny spalony. Rapajić. Teraz drugi. Po tej radości opuścił boisko, podbiegł tutaj do kolegów, teraz dopiero wraca do gry. Sądzę, że teraz będzie musiał poderwać właśnie Leszek Pisz drużynę do walki. To jest decydujący moment w tej chwili. To jest bardzo trudny moment psychologiczny. Szczególnie dla Legii. Tutaj jest bardzo ważna atmosfera na stadionie. A są te nieśmiałe okrzyki, które by pomogły zawodnikom. Za dużo strat piłki. Leszek będzie musiał uderzyć kilka piłek z dalszej odległości, żeby zmusić obronę do wyjścia, a to pozwoli na prostopadłe podanie na wolne pole przy tej szybkości, jaką posiada Wojtek Kowalczyk. Jurek Podbrożny. Nic nie miał do powiedzenia tutaj Zbigniew Robakiewicz. Nie, to jest bramka nie do obrony. To jest bramka nie do obrony. Nieupilnowany Rapajić. Natomiast wzór, jak należy atakować tutaj obronę defensywę Hajduka, jest akcja Wojtka Kowalczyka. Przełamanie ich skrzydłami, podanie od linii do tyłu na zbijających zawodników. Podbrożny stracił jednak piłkę. Uważnie, dobrze, mądrze broni się Hajduk. No i skutecznie kontratakuje. Kapitan Adrian Sewicz. Pisz. Jóźwiak. Zrobił obrońca to, co musi. Strącił piłkę na auto. Nie ma prawa pozwolić na uderzenie tej piłki prostopadłej do wbiegającego zawodnika. Grają na razie bardzo uważnie, mimo że już dwa błędy zrobili duże. I miała Legia dwie pozycje do zdobycia bramki, ale to się nie liczy o pozycję, liczy się w kilku bramki. Mosur. Michalski. Jóźwiak, jest teraz okazja do tego, by dośrodkować.
Michalski, Kowalczyk i Podbrożyn na polu karnym. Podbrożyn odegranie do Michalskiego. Michalski na polu karnym. Nic tam nie było. Umiejętnie, ale zgodnie z przepisami blokowany Radosław. Ale bardzo ładna akcja. Po raz kolejny zawodnicy Legii sami się przekonują, że te akcje dwójkowe bez przyjęcia piłki to jest między innymi klucz, bo grają bardzo często w linii obrona i Hajduka Split. Tu właśnie teraz główkujący zawodnik, on już popełnił dwa duże błędy. Sądzę, że właśnie tą lewą stroną mieliby najłatwiej się przebić zawodnicy Legii. Tak to wynika przynajmniej z tych minut, które do tej pory obejrzeli. Przypomnę, od 20 minuty Legia przegrywa po bramce Rafajcia. Wspaniały pokaz gry w obronie. Nie wywicie piłki, byle gdzie, tylko zgranie w powietrzu, a piłki głową i od razu akcja ofensywna. Asanowicz, strzelec bramki Rafajcia. Uspokaja piłkarzy jednej i drugiej drużyny sędzia austriacki. Jest bardzo uważny, bardzo uważny sędzia na razie. Z tym, że celowo zagrał teraz Hugo Sadanin, poddenerwowany piłkę ręką. Teraz dobrze. Mosu. Juźwiak. Za mało gry bez piłki. Zdecydowanie muszą cały czas wytrącać defensywę Hajduka z jej podstawowego ustawienia. Michalski. Bardzo ładna akcja Michalskiego. Ładna indywidualna akcja Michalskiego. Ale straciła Legia piłkę. Mornar. To Paweł Janas, poddenerwowany. Te wypady groźne, teraz ładne przejęcie przez Rafajczyka. Patrzą, by nie spalić, zagranie do Podbrożnego, ale to jest dwójka rosłych obrońców Hajduka. Walczy ładnie, jednak Podbrożny faulował. Bardzo umiejętnie od pierwszych minut Hajduk wybija Legię z uderzenia, nie pozwolił jej nabrać tego rytmu, rozegrać się, przyspieszyć. Tak, oni tu robią takie wrażenie, jakby wcale nie chcieli strzelić bramki, tylko się długo utrzymać przy piłce. I to daje im ten wewnętrzny spokój z kolei w prowadzeniu tych akcji sporadycznych, jakie na razie robią, ofensywnych, ale bardzo groźnych. Tu poza tym siódemką, który miał dwa kicy, środkowym obrońcą, tu w zasadzie na razie ci wszyscy pozostali, no i planują, że ma trzymanie techniczne. Ratajczyk. Wędzyński. Ratajczyk. Lewą stroną teraz Legia próbuje się przedrzeć. Ja sądzę, że z tego obrazu to będzie jednak najbardziej właściwy atak cały czas lewą stroną. Oczywiście w cudzysłowie, bo trzeba atakować dwoma skrzydłami, ale to jest taki newralgiczny punkt. Dobrze tam się ustawiał teraz pod obrońcą Wojtek Kowalczyk, bo sądzę, że on będzie najłatwiejszy do stresowania. Ratajczyk po faulu od rzutu wolnego. Michalski zmieniają się w roli dyrygujących z Piszem i z Jałochą. Mosur. Ładna postawa kibiców, którzy mimo, że Legia straciła bramkę, cały czas tutaj nie żałują gardeł, dopingują, co ważne, w kulturalny sposób swój zespół. Celebruje ten moment wybicia, by zyskać czas. Niebawem upłynie pół godziny. Przypomnę, że od 20 minuty Hajduk prowadzi w Warszawie 1-0. Oto skromna grupa wiwatująca, uradowana chorwackich kibiców. To, co Andrzej Stejlał przewidywał na początku, teraz Mosur po raz drugi niezbyt pewnie, ale za to pewnie Zbigniew Robakiewicz. Hajduk ogranicza się do wybijania rywala z uderzenia, do przeszkadzania. Gdy nadarza się okazja, kontratakuje, to mówiliśmy, że to jest ulubiona gra drużyny z Hajduka, co zresztą zaprezentował tutaj Hajduk w 20 minucie. Ale też, i co podkreślaliśmy, jak na razie bardzo dobra gra obronna drużyny Hajduka.
selekcjoner reprezentacji narodowej Henryka Foster ze swoim asystentem Mieczysławem Broniszewskim, prezes PZPN-u Kazimierz Górski, wiele innych osobistości, nie tylko świata sportu, ale polityki, czy też aktorów na trybunie honorowej Ratajczy. Zamysł dobry, gorszy, wykonanie, też łatwo mi się to mówi z komentatorskiego stanowiska. Wędzyński. Pisz. Jałocha. Mosur. Pisz. Dobre rozciągnięcie do Wędzyńskiego. Obok niego Butrowicz. Wędzyński. Bardzo dobre wejście Sztimaca. I znów Legia. Dobre wejście, choć niedokładne zagranie Pisza do Ratajczyka. Dobre wejście Ratajczyka. Rzucić piłkę ponad tę skomasowaną obronę drużyny Hajduka, gracze Legii. Asanowicz. Prawie powtórka. Dobrze, Zbyszek Robakiewicz. I znów ta dwójka, o której wspominaliśmy. Tak, Mornar 20 lat, tak. I strzelec bramki Rafaić lat 21. Identyczne zagranie, krzyżowa piłka na przeciwną stronę. Rozciągnięcie gry na jedną stronę i zawodników Legii, krzyżowa piłka na przeciwną stronę. Jałoch szuka miejsca, teraz on przejął na moment ciężar rozgrywania. Mosur, ładne wejście, jest tutaj Jóźwiak. Szansa na dośrodkowanie, szybciej, chyba zbyt wolno. Wywalczył tylko rzut rożny. Mówiłem szybciej, tak, dlatego że... pierwszej piłki, tak jak otrzymał. Nie zdążył go obronić, tak blokować tego. Pierwsza połowa pierwszego meczu wstępnej rundy Ligi Mistrzów. Legia od 20 minuty przegrywa z Hajdukiem 0-1. I faulował któryś z graczy Legii podczas wyskoku blisko całej akcji austriacki arbiter Gerhard Graber. Groźny Mornar, Wędzyński, faul Mornara. Jałocha. Powtórka, kiedy Wędzyński był faulowany. Prawą stroną teraz Legia, Jóźwiak. Bezpośrednio do Kowalczyka, który jest pilnowany przez dwóch, momentami nawet przez trzech graczy Hajduka. Rzut rożny. Ważny moment, ćwiczony na zgrupowaniu, ale trudno wygrywać główkowe pojedynki. Szansa Legii, ale znakomita interwencja bramkarza drużyny Hajduka. Świetna akcja, bardzo ładne przepuszczenie piłki i bardzo ładny, precyzyjny strzał. Kapitalna obrona. Jedna z ładniejszych akcji, no ważne by to Legia, by Legia strzeliła bramkę kontaktową, przegrywa 0-1, zacznie wtedy gra się może bardziej układać, grają nerwowo, są spięci, dodatkowo stracili bramkę, przecież grają na własnym boisku. Tak, tylko troszeczkę martwi jedna rzecz, że minęło jednak pół godziny gry i Legia ma tego ataku non-stop. Tak, non-stop, bo tutaj trzeba będzie się najprawdopodobniej, będzie musiał Paweł Jana z Lucjanem Rychczym z drużyną podjąć decyzję jednak o pressingu, bo to jest albo-albo. Oczywiście ta jedna bramka nie rozwiązuje sytuacji, bo równo się można strzelić tam na wyjeździe, gdzie Legia przecież wiadomo, że słynie z dobrego właśnie kontrataku, kiedy ona się broni. A tu jest zmuszona do ataku pozycyjnego, który okazuje się, że przy tak wymagającym przeciwniku no nie jest najsilniejszą stroną, aczkolwiek te trzy akcje stwarzają, prawda, nadzieję na dalszy przebieg gry.
Faul Jałochy, faulowany Meszrowicz. Przerwa w grze. Natomiast tu aż mi się prosiło właśnie o kilka akcji tych dwójkowych. Pokazała to Legia, że potrafi. Zabrakło paru centymetrów. Dwie dogodne pozycje do zdobycia bramki. Ułamek sekundy, troszeczkę złe zagranie. Strącenie piłki klatko piersiową. Myślę, że piłkarze mają świadomość zaangażowania w tej pełni sił. W takim spotkaniu ten handicap własnego boiska, naprawdę dopingu publiczności, jest olbrzymi. Ale chyba przygniótł ich jednak stres, o tym, czym mówiliśmy na początku. I to jest stawka, stawka spotkania, bo ona jest olbrzymia. Tu aż się prosi o wymuszenie paru rzutów wolnych. Mam tak wspaniałego egzekutora jak Leszek Pisz, a tych rzutów wolnych nie ma w tej odległości praktycznej skuteczności, prawda, strzałowej 25, 26, 22 metry. Tak, akcje, które były w ataku wypracowane przez zespół, to były akcje bardzo blisko bramki Gabricino. Ten jeden, jedyny strzał, który przed momentem oglądaliśmy. No, doświadczenie Gabrici dało znać o sobie, świetne warunki fizyczne, reprezentant Chorwacji, mówiłem o tym, grał w PAOK-u Saloniki, 33 lat. Rafaić. Faulowany. Powraca na boisko Meszrowicz. Znów przez moment Hajduk w dziesiątkę. Ale zezwala już austriacki arbiter na wejście piłkarza chorwackiego. On właśnie na Państwa ekran. No i znowu to samo wbiegnięcie pod krótki słupek. Kruszankin. Wędzyński, wraca Wojtek Kowalczyk. Umiejętność uwolnienia się spod opieki, wyjście na wolną pozycję Kowalczyka czy Podbrożnego może tutaj stworzyć zagrożenie. To mówiłeś, Andrzej, o tym, że ważna jest gra bez piłki. Pokazali tak, się partnerom. Oni będą musieli w tempo, długą... tylko druga linia musi im przygotować po prostu sobie, a oni muszą ułatwić grę bez piłki. Tempową zmianą jest, żeby ich wytrącić z tego ich ustawienia najlepszego. Jóźwiak. Ofiarna interwencja obrońcy. I rozpocznie Legia od rzutu z aut. Myślę, że też istotne jest przyspieszenie gry. Wolno, dość jednostajnie Legia rozgrywa swoje akcje. I Hajduk. Bardzo ładnie. Doświadczenie Jałochy z występów w drużynie olimpijskiej i pierwszej reprezentacji procentuje w takich momentach. On ponownie przy piłce. Michalski. Natychmiast widzieli Państwo atakowany przez jednego z Chorwatów i Hajduk przy piłce. Podbrożny. Nie pozwalają się odwrócić. To jest ułamki sekund decydują. No ale to świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu szybkościowym graczy Hajduk. Grają bardzo, bardzo uważnie, ale pokazała Legia, że jest w stanie wypracować swoje pozycje. Dobrą pozycję strzałową. Tym, że to muszą robić wszyscy praktycznie. Ważniejszy mecz tego dwulecia. Wędzyński. I znów pozwalają na powrót wszystkich piłkarzy Hajduka pod własne pole karne. Teraz dobre rozciągnięcie na lewą stronę do Ratajczyka. Jest Kowalczyk, jest Podbrożny, potknął się tam Ratajczyk, ale utrzymuje się przy piłce. Wędzyński, pole karne, Wędzyński. Pole karne, Kowalczyk z Podbrożnym w powietrzu. Przegrany jednak pojedynek główkowy, Mosur. Nerwowo, ale Legia utrzymuje się. Jałocha nie ma spalonego, ale też nie ma żadnego z napastników na polu karnym. Taka bardzo ładna akcja. Spóźnioną piłkę dostał Ratajczyk. Po zagraniu miał od razu dostać bez przyjęcia, tak jak bieg. To już jest za późno. Ale tutaj Ratajczyk pokazuje jego duże możliwości żywiące. Muszę do niego podejść, koledzy, on nie ma komu zagrać w tej chwili. Stąd musiał znowu zwolnić i wyczekuje. Michalski, Pisz. Teraz trochę więcej ruchu w linii napadu. Jóźwiak, Podbrożny. Wędzyński.
Gabriel. Michalski, Benzis, Podbrożny. Moment, kiedy Legia przyspieszyła, było już groźniej. Podbrożny w gąszcz tam graczy Hajduk. I Hajduk, kapitan Adrian Jasewicz. Rafaić. No i widzą Państwo, kąśliwy strzał, chociaż i obrońcy, i chyba partnerzy spodziewali się dośrodkowania. Taka piłka właśnie odchodząca. Piłka uderzona z rotacją wewnętrzną pod biciem, kiedyś tam Mika akurat zamykał i bardzo ładnie to Zbyszek wychwycił. Juźwiak. Nie pozwalają się odbić. Wojtek Kowalczyk. Szuka gry, pokazuje się, przeszedł z lewej strony na prawą, ale widzą Państwo, jest bardzo uważnie pilnowany. Zamienimy się teraz kryciem. Wójcia nie pilnuje już Kowalczyka. Kibić go przejął. Chyba wyciągnęli wnioski. Wójcia zrobił dwa błędy. Zamienili się więc kryciem i pilnowaniem napastnika Legii. Mosu, Biało. Ładna akcja Jałochy. No i to, o czym Andrzej Strejlał wspominał. Szukanie okazji do tego, by był stały fragment gry do rozegrania. Rzut wolny. Pierwszy. Tak, śmiało, odważnie poszedł Jałocha. Z tym trzeba powiedzieć, że Jugosławianie jakby troszeczkę, Chorwaci jakby troszeczkę tutaj... Jest Ratajczyk i Pisz. Piłkę przesłaniają Kowalczyk z Podbrożnym. Tam się Julek Kruszankin ustawił, tak jak miałaby być rzucona na wolne pole na wbiegającego do uderzenia głową Kruszankina. Pod dobrym kątem się ustawił. Ale chyba strzał Ratajczyka będzie. Tak jest! Gryby tylko troszkę celniej, ale było to bardzo mocne uderzenie Ratajczyka. Z ponad 35 metrów. Powtórka tej akcji. Złożył się najlepiej jak mógł. Przepiękne uderzenie. No i piłka po takiej rotacji wyszła, ale sędzia nakazuje powtórkę rzutu wolnego. A słuszna decyzja sędziego. Zawodnik za blisko ustawiony. Jeszcze raz to samo, jeszcze raz Ratajczyk płasko po ziemi i powtórka tym razem w wykonaniu Mosura z bliska, ale też ponad bramką bramki, której broni Tonci Gawrić. Czterdziesta piąta minuta pierwszej połowy, w której zespołem skuteczniejszym byli goście. Legia nie wykorzystała dwóch naprawdę znakomitych sytuacji. Wytykaliśmy jej błędy w grze. Łatwo oczywiście nam się to mówi, ale przecież chcemy, by zespół, który reprezentuje nasz kraj, który walczy o to, by zakwalifikować się do elitarnego grona 16 potentatów na starym kontynencie, zagrał jak najlepiej. No ale by się tam zakwalifikować, rzeczywiście musi zagrać lepiej w drugiej połowie. Jak sądzisz, Andrzej, co może Paweł Janas przekazać zawodnikom? Co mogą zrobić w tej drugiej części spotkania? No, przede wszystkim Paweł z Lucjanem wiedzą, na jakim, prawda, etapie, czy będzie stać, powiedzmy, że Legia kilka akcji wskazało, że jest stać, ale nie mogą być to akcje tylko i wyłącznie dwóch zawodników. Reszta musi wesprzeć, tak jak to robił chociażby po lewej stronie Ratajczyk, Wędzyński, Kowalczyk, który stara się zmienić miejsce, szuka Jurek Podbrożny, Leszek. To musi cała drużyna, musi ten mechanizm funkcjonować, a widać, że są chłopcy w tej chwili zestresowani tą nieoczekiwaną bramką, bo jest to w zasadzie jedyna akcja ofensywna, groźna, jaka była w polu karnym. I błąd obrony. Jeszcze końcowe sekundy pierwszej połowy, która nie była może pięknym widowiskiem, ale trzyma tutaj wszystkich w napięciu. Wiadomo, jaka jest stawka tego spotkania. Rzadko kiedy mecze o puchar są piękne. To jest rzadkość, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Tym bardziej, że komfortową sytuację mieć będzie jeden z zespołów, który awansuje do tej grupy C, bo wtedy wiadomo, że tam są mecze i rewanże, wszystko zdarzyć się może. No inaczej się gra systemem każdy z każdym. I kiedy się już jest, ma się zapewnione te pieniądze.
bo przecież oprócz prestiżu nikt tutaj nie ukrywa, że walczą naprawdę o bardzo duże pieniądze, o egzystencję sekcji piłkarskich tutaj mistrza Polski, mistrza Chorwacji. W przerwie tego spotkania lekko atletyczne emocje. Otworzymy Państwu bieg finałowy na 800 metrów, ale doczekajmy do końcowego gwizdka austriackiego arbitra. Tak, będą zwalniali teraz zawodnicy Hajduka do końca tego meczu gry. Jeżeli ten wynik będzie dalej trwał, będą grę zwalniali. Długie trzymanie się w kółce i właśnie skończył arbitr. Koniec pierwszej połowy.